upamiętniamy 78. rocznicę bitwy pod Zaborecznem. Partyzanci batalionów chłopskich udaremnili pacyfikację wsi, którą Niemcy chcieli wywieźć, a na to miejsce przywieźć swoich rodaków. Bitwa przede wszystkim miała takie znaczenie, że nie mogą Niemcy bezkarnie mordować i zajmować Lubelszczyzny. Że Polacy są zdolni do walki, zdecydowani na walkę i obronę mieszkańców. I bitwa zwycięstwa porwała inne oddziały, które były na terenie Zamojszczyzny, oddziały Armii Krajowej i oddziały również jeszcze znajdujące się jeszcze w konspiracji na terenie Zamojszczyzny i terenach przyległych, i zaczęto organizować opór i tworzyć większe siły zbrojne. No i tak się stało. Przyjechał na teren Zamojszczyzny dowódca oddziałów specjalnych, młody, zdolny oficer, który skoczek spadochronowy na spadochronie z Londynu przyleciał, i on zorganizował podróżą i pod Wojdą i Różą dalsze bitwy, walki. Himmler, ale dotarło to również do Hitlera, doszedł do wniosku, że plan Ost, który polegał na tym, bo później po wojnie odkryto z archiwów ten plan, przewidywał, że Słowianie będą przerzuceni, wygnani na wschód i za Ural. A do Uralu mają panować Niemcy, Rzesza Niemiecka. I ten plan załamał się w tym czasie, bo zorientowali się, że Polacy nie zgodzą się i będą walczyli do ostatniej kropli krwi.